To nowe świadczenie wychowawcze z programu 500+ oraz świadczenia rodzinne będą załatwiane na parterze naszego obiektu. Czyli najbliżej, jak to można było, tam są po dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Za parę miesięcy będzie winda, ale ona praktycznie nie będzie potrzebna dla tych osób, które będą korzystać z tego rodzaju wsparcia. Czyli inaczej mówiąc, PETEN, który korzysta z tych podstawowych świadczeń opłacanych przez administrację rządową, świadczenia rodzinne, to nowe świadczenie wychowawcze, program 500+, świadczenia z tego funduszu alimentacyjnego, a także dodatki mieszkaniowe dodatkowo i jeszcze osoby niepełnosprawne z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych będą to kompleksowo mogli załatwić na parterze. Na dzień dzisiejszy, jak wygląda to przygotowanie? Jeśli chodzi o kadry, zatrudniliśmy 9 osób do tego działu merytorycznego, który się będzie tym zajmował, czyli działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, oraz jedną osobę do otrzymać. My oczywiście preferujemy, ażeby to był przelew na konto. Uważamy, że tak jak w tej chwili ilość świadczeń ilościowo na konta jest ponad 60%, w kasie jest 30 parę procent, to uważamy, że to nie ulegnie zmianie na niekorzyść, a wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, że ilość osób, która będzie chciała te świadczenia na konta, może ulec nawet zwiększeniu. W szczególności jeśli chodzi o te osoby, które będą się ubiegały wyłącznie o świadczenie na drugie i kolejne dziecko. Czyli te osoby, które nie będą musiały udokumentować tego dochodu na pierwsze dziecko. Więc tam będzie najprostsza sprawa do załatwienia, a również no, mamy prawo przypuszczać, że większość z tych osób, która się nie kwalifikuje na pierwsze dziecko, więc ma pracę, jedno z małżonków czy dwoje, rodzina, no i należy również domniemywać, że w większym stopniu oni korzystają z banku, czyli z konta bankowego. Jeśli chodzi o wnioski, jak pan prezydent wspomniał, wnioski są wydrukowane. Na dzień dzisiejszy jest 5 tysięcy przekazanych do Wydziału Edukacji i jeszcze będą 2-3 tysiące jutro, czy w zależności od potrzeb, a żeby zostały wydane w szkołach, z tego co wiem, to będą w najbliższych dniach zebrania z rodzicami, i szkoły same zadecydują, w jaki sposób te wnioski rozprowadzą. Czy będzie to wyłącznie na zebraniach, czy my uważamy, że mogą też, jak chcą, dać dziecku, ażeby dziecko zaniosło do domu. To jest pierwsze i najłatwiejsze dotarcie z tym wnioskiem, z tą sprawą do rodziny i naszym zdaniem bardzo ważne i bardzo istotne. Szkoły plus przedszkole. Drugą taką drogą, którą potencjalni beneficjenci mogą ten wniosek sobie otrzymać, wziąć, co my też preferujemy, to jest pobranie go ze strony Urzędu Miejskiego bądź ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w najprostszy możliwy sposób, nie trzeba nigdzie szukać, po otworzeniu strony w prawym górnym rogu jest właśnie to, ten rysunek, ten baner. Klikając w niego otrzymujemy krótki opis, co to jest świadczenie, jakie są zasady i wnioski i załączniki. Kolejna sprawa, drogą tutaj taką podobną jak do Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Rodzinie, można ten wniosek pobrać ze strony ministerstwa również. Jeszcze w inny sposób gdzieś tam są w innych instytucjach zamieszczane. Jeśli chodzi o składanie może tych wniosków. Więc tutaj są różne drogi. Drogi takie, że ktoś wypełni sam i przyniesie go. I ten wniosek wypełniony osobiście będzie mógł złożyć oczywiście u nas, tam na dole, na parterze obiektu i w Urzędzie Miejskim, tutaj obok Biura Obsługi Interesanta, gdzie jest jedno miejsce, będzie również przeznaczone na wydawanie, jak ktoś by jeszcze potrzebował wniosek, i na przyjmowanie. My chcę od razu powiedzieć, preferujemy, ażeby każdy, kto tylko może, składał wniosek drogą elektroniczną z
za pośrednictwem portalu Empatia. Między innymi dlatego, że na dzień dzisiejszy ta empatia funkcjonuje bez większych problemów. Ponadto ten portal jest tak skonfigurowany z tymi systemami, które otrzymały homologację ministra pracy, które tych programów, tych aplikacji komputerowych, które będą używane do obsługi tego programu, że każdy wniosek złożony za pośrednictwem empatii, on trafi bezpośrednio do tego systemu. Czyli jeżeli mieszkaniec z Grudziądza empatii wypełni sobie ten wniosek i kliknie przekaż, to on trafi do nas. Bezpośrednio do nas. I my od razu będziemy go mieli w systemie. Inne drogi, które już są trochę bardziej, no dla petenta może, nie chcę powiedzieć, że uciążliwe, ale są inne. Na przykład drogą bankowości elektronicznej bądź PUE ZUS, portalu usługowo tego tam elektronicznego ZUS. To są również drogi, które petent może, z których może skorzystać, wypełniając tam wniosek i przesyłając go, tam będzie specjalne, będzie, to jest intuicyjne, będzie wypełnianie i będzie również tam kliknięcie, prześlij. Ten wniosek również trafi, ale on nie trafi bezpośrednio do nas. Ten wniosek, który jest wypełniany drogą bankowości elektronicznej bądź PUE ZUS, tylko on trafi, musi trafić do empatii i dopiero do nas. Ponadto chcę tutaj jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś korzysta z banku, na przykład jest bardzo zajęty, a wiele osób, większość korzysta, jest bardzo zajęty, on korzysta wyłącznie, ma bankowość elektroniczną opanowaną doskonale, no to może również z banku, jeżeli jego bank przewidzi taką możliwość, za pośrednictwem jego ten wniosek złoży. Na dzień dzisiejszy 18 banków podpisało list intencyjny z ministrem pracy, ministrem cyfryzacji na pomoc w obsłudze tych wniosków, ale jeden bank, tylko bank PKO BP, ma umowę. Inne banki prawdopodobnie będą też takie umowy podpisywać i umożliwiać składanie wniosku za pośrednictwem no, tej bankowości elektronicznej. To tak na marginesie się wiąże również z innymi sprawami, między innymi z takimi, na przykład, bo to będzie weryfikacja podwójna, tylko w banku, ale również poprzez ZUS, są sprawy techniczne, może zostawmy je, ale też będzie wiązało się z tym, że ten klient banku będzie mógł od razu też zalogować się do ZUS-u i zobaczyć tam swoje składki, jakie ma, jakie zwolnienia lekarskie, tam przyszłą emeryturę i tak dalej. Z tym, że najprostszą drogą dla, tak nam się wydaje, dla petenta, poza tym elementem złożenia osobiście, to jest złożenie za pośrednictwem portalu Empatia, gdyż tam wypełniając ten wniosek, przesyłając go do nas, on trafia do nas. Podpisanie wniosku. W przypadku wniosków składanych tutaj w Urzędzie Miejskim czy u nas, no to jest sprawa oczywista, ma się druk i się go podpisuje. W przypadku elektronicznego to złożenie no zależy gdzie, jaką drogą jest to składane. W przypadku empatii trzeba mieć założony ten profil zaufany, który nie jest żadnym problemem dzisiaj do założenia, czyli do podpisania tym podpisem elektronicznym niekwalifikowanym. Można to również założyć sobie, no przede wszystkim tak, na ePUAP-ie, czyli telefonicznej platformie usług administracji publicznej, jest to intuicyjne wypełnienie tego dokumentu i trzeba potwierdzić swoją tożsamość na końcu. A potwierdzenie tożsamości może być w różnych instytucjach, w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym, również w naszym urzędzie. I zakładając taki profil sobie, czyli do takiego kontaktu jakby elektronicznego, podpisywania elektronicznego różnych dokumentów, nie tylko do tego 500+, ale w ogóle do kontaktowania się z urzędami, a to jest i się rozszerza i będzie praktycznie za parę lat prawie że wyłączny kontakt petenta z różnymi urzędami, to mając ten podpis zaufany, czyli nie ten podpis, który trzeba płacić, kwalifikowany, który my mamy i tam wiele urzędników, gdzie musi to podpisywać, on jest darmowy i otrzymuje się pewien dostęp, z którego się później korzysta i no, można się kontaktować z różnymi urzędami, z Urzędem Miejskim, z Urzędem Skarbowym. Będziemy we wtorki pracować w godzinach przedłużonych, te przyjmowanie wniosków będzie do godziny 17.
A żeby ktoś, kto pracuje do 15 czy do 16, miał te półtorej godziny czy godzinę na złożenie wniosku, gdy będzie chciał to uczynić osobiście. Ten czas pracy we wtorki do godziny 17, no będzie uzależniony, oczywiście nie zakładamy na tą chwilę, że to będzie o 2 miesiące, 3 czy 4, w zależności od potrzeb, jakie będą petenci mieli w tym zakresie. W każdym bądź razie, jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, że on nie może złożyć w tych godzinach do 15.30, on nie jest na tyle mobilny, że nie potrafi sobie elektronicznie poradzić, ani nie ma komputera, ani nic, już nie mówię o przesłaniu drogą elektroniczną, ale wydrukowaniu, to proszę bardzo, jest te półtorej godziny do godziny 17 we wtorek, ażeby bez problemu taki wniosek uzupełniony, czy przyjść go pobrać i złożyć. To jest istotne no, dla tych, którzy pracują, a my szacujemy, znaczy małżonkowie, cała rodzina. My uważamy, że takich rodzin, nie wiadomo ile, ale może być sporo nawet, ponieważ oni będą się w większości kwalifikować do tego zasiłku, do tego świadczenia na drugie i kolejne dziecko, czyli bez dochodu, gdzie nie będzie badany absolutnie dochód tej rodziny. Jeszcze istotna taką informacją może, którą chcę przekazać, jest taka, że i też zaapelować może za Państwa pośrednictwem, żeby ci petenci, no oni, być może niektórzy będą się nadmiernie spieszyć, że już 1, 2, 3 kwietnia. Praktycznie to nie ma żadnego znaczenia. Wiesz, kiedy on złoży ten wniosek? Może mieć później tam gdzieś, dopiero może w maju jakieś minimalne znaczenie, jeśli chodzi o termin jego rozpatrzenia. Ilość osób w Polsce, no i w naszej gminie jest tak duża, że jest niemożliwe, żeby to było załatwione w trybie normalnym, czyli w trybie KPA 30 dni. Stąd też ustawodawca przewidział, że wszyscy, którzy złożą w tym, są 3 miesiące, że tak powiem, na złożenie tego wniosku, żeby otrzymać świadczenie od 1 kwietnia. Czyli czy ja złożę 1 kwietnia, czy 30 czerwca, tam w maju, to i tak otrzymam świadczenie ze spłatą od 1 kwietnia. Dopiero złożenie wniosku po 1 lipca, praktycznie od 2 lipca, powoduje, że nie już będzie spłaty, tylko od miesiąca, w którym ten wniosek się złoży. Czyli inaczej mówiąc, ci wszyscy, którzy chcą otrzymać to świadczenie od 1 kwietnia, powinni się zmieścić w terminie złożenia wniosku od 1 kwietnia praktycznie do 1 lipca.